Karatecy z naszego regionu z medalami wrócili z Mistrzostw Europy. Marcel Kopi zdołał wywalczyć brąz. Zawodnik klubu Shinkyokushin Kosir Kobierzyce tłumaczy, że konkurencja była spora, ale do półfinału radził sobie bardzo dobrze. Dwie pierwsze walki udało mi się wygrać. Pierwsza ze znaczną przewagą, druga z trochę mniejszą, ale też sobie zrobiłem przewagę punktową i udało mi się wygrać. W półfinale już mi się nie udało. Przegrałem, bo po prostu dałem przeciwnikowi za dużo swobody. Taki wynik jest dla niego wielkim sukcesem. Całkowicie się nie spodziewałem, że uda mi się dojść aż do półfinału. To było dla mnie też trochę zaskoczenie. Mimo, że chciałem jak najwięcej wygrać, pojechałem tam walczyć po prostu. To i tak czułem się naprawdę bardzo zaskoczony, kiedy do tego półfinału dotarłem. Jacek Lamot z klubu Karate Kyokushin imienia Matsutatsu Oyamy cieszy się z sukcesu swojej podopiecznej. Jestem bardzo zadowolony, bo bardzo dobrze obsadzonym turnieju w Budapeszcie, Mistrzostwa Europy Open, Agata Winiarska, moja podopieczna, zdobyła trzecie miejsce i tym samym kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata do Japonii, do Tokio. Tam będziemy już po raz drugi walczyć i mam nadzieję, że z lepszym skutkiem niż 4 lata temu. A jest szansa na kolejne medale i to już w ten weekend. Nasza federacja WKO współpracuje z Rosyjską Federacją i w Warnie odbywają się tam już jutro Mistrzostwa Europy wagowe. Będzie tam reprezentował WKO Igor Lamot, mój syn. Będzie walczył w kategorii minus 75 kg. W ten sam dzień także w Szczecinku Puchar Polski ekipa z Wrocławia wysyła liczną drużynę, która będzie bronić medali i walczyć o kolejne.